Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie i witam was w kolejnym siódmym odcinku z Harry Potter i Książę Pół Krwi. Jedziemy! A niech to! Myślisz, że Snape tylko udawał? Nie, powiedział nawet, że złożył nieczystą przysięgę. Wieczystą przysięgę? No tak, co się dzieje, gdy złamiesz wieczystą przysięgę? Umierasz. Wszyscy poszli spać? Ja ostatnio nie mogę spać, więc myję włosy. Głupie, prawda? Wesołych świąt, Harry. Co nam ma ze Zola? Płoniemy, nie! Harry? Harry! Daję się, Harry! Ale ona jest niska. Dręczota! Expelliarmus! No, strzelaj! Eł! No! Oż ty! Nie! Wstawaj, Harry! Dasz radę, ja w ciebie wierzę! Szybsza jest, chyba. Bijam! Zdrajcy czarnego pana! Nawet tak nie mów! Nie widzisz, że ona chce, żebyś za nią pobiegł? Zabiła Syriusza! Harry, smasz! O, wzięli ci dziewczynę, zboże, sorry. Nic mi nie jest! Gdzie jesteś? Uciekaj! Znajdę cię! Chcesz się zabawić? To źle zabrzmiało w obecnej sytuacji. Expelliarmus! Dręczota! O nie, 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 nie. Gdybym nie miał takiego zezola, to już bym to wygrał, ale mam. No nareszcie. Czy ja mogę to ominąć? Nie mogę tego ominąć. Naprawdę on ma aż takiego zeza? To jest deka banalnie proste, ale okej, też jest fajny. Okej, co teraz? Nic ci nie jest? Nic, dzięki, Harry. Płonie nam mora. Ciesz się, że żyjesz. I dziękuję, wiesz, za Ginny. Gdyby nie ty, miałbym wilkołaka za siostrę. No, nie ma sprawy. Macie. Tata sprawdził Burkina i Bergsa. Powiedział, że Malfoy patrzył na znikającą szafkę. Co takiego? Co mógłby zrobić z jedną z nich? Nie wiem, ale tata mówił, że nadal była w sklepie. On coś knuje. Po prostu nie wiem co.
Ha. Cześć, Harry. Cześć, Ron. Harry, sądzę, że profesor Slughorn urządza kolejne przyjęcie dla zaproszonych gości. Klub ślimaka? Może Slughorn zamieni ciebie i McLagena w króla i królową ślimaków? Na razie, Harry. O. Hermiono, widziałaś Malfoya robiącego coś podejrzanego? Przestań, Harry. Nadal się martwisz, co robi Draco? Ron powiedział mi, że jego tata widział, jak Malfoy gapił się na znikającą szafkę u Borgina i Barksa. Nie ma mowy, żeby przemycił znikającą szafkę do zamku. Aurorzy przeszukują każdego, kto wchodzi. Sprawdzają nawet sobie pocztę. No to powiedz mi, jak on to robi, że znika z mapy Huncwotów. Pokażę ci. Przysięgam uroczyście, że knuje coś niedobrego. Koniec, psot. Jest tam, na korytarzu na 7 piętrze. A zatem nie zniknął, prawda? Ale czasami kompletnie znika. Mam zamiar się dowiedzieć, co knuje. Idę na 7 piętro. Co ja słyszę? Brzmi sensacyjnie. Gorące wieści szybko stygną. Lepiej idź moim skrótem. Powiedz tylko, ulubieniec prasy. Naprawdę myślisz, że czegoś się dowiesz? Tak, udowodnię, że coś knuje. W ogóle nie byliśmy jeszcze w tym sezonie w bibliotece. W poprzednim sezonie to tutaj było mega upierdliwe ten zadanie u... jak on się tam nazywa? O nie. O tak. Preparo. Nice. Że też wcześniej na to nie wpadłem. Ho. Skorzystamy ze skrótu, ale za momencior. Ja bym się troszkę rozejrzał. Nie było jeszcze takiego samego zwykłego biegania po zamku, nie? Może po tym odcinku, w następnym odcinku zrobię sobie takie po prostu zwiedzanie. Za bardzo mnie fabuła gna do przodu. Pod tym względem ta gra jest taka, że od razu fabuła i cały czas fabuła i od misji do misji. No, chodź tu. Już myślałem, że brakuje jednego elementu i trzeba znaleźć jeszcze jeden. Okej. Okay. Gdzie jest ten kufer? Tu? Wingardium Leviosa! No chodź, Harry. No, no min Harry'ego. Dziękuję! Pełen profesjonalizm. Jaki ma Harry Potter. Okej? Okay? Ty mnie przerażasz. Koniec mojej imprezy na ostatnim roku z tobą to był hardcore. Okej, okay, to mi nie wyszło. Wingardium Leviosa! Zadziałało. Dobra, zagadajmy z nim, żeby nie było. No i nie zagadaliśmy, bo się nie da. Chyba się nie da. Okej, więc... tam jest to, a to jest... Okej, rozwiązałem nasz dylemat, że tak powiem. Spróbujmy to złapać. Wingardium Leviosa! Albo nie rozwiązałem naszego dylematu. Przynajmniej jeszcze nie. Dawać moje te... No dobra, chodź. A?
Przesuńmy się tu, obróćmy się w drugą, no obróć się i... Wingardium Leviosa! Nie? Muszę być wyżej, okej. No dobra, nie. Dobrze, że nie jestem strzelającym, tylko szukającym, bo cela mam takiego, że ło. No okej. Teraz? A teraz za bardzo z tej strony. Okej, wrócimy do tego kiedyś. Zirytowałem się. Zirytkowałem się. Dobra, dajemy speeda. I użyjmy naszego magicznego skrótu. Ulubieniec prasy. Dasz radę pokonać Voldemorta, he? What? Nie jestem pewny, w którą stronę to ja mam iść. Okej, olał. Tu nas nie było. Co to jest? Zbroja dla trolla? Czy ja w ogóle idę w dobrym kierunku? Nie ma tych zwijających się tych. O, to w poprzedniej części było, nie? Samo zwijające się te na ścianach. Jak to się nazywa poprawnie? Ma jakąś swoją nazwę. Gabinet Slughorna, dobrze. Ja do gabinetu Slughorna miałem iść, nie? Nie, ja miałem iść na siódme piętro do tego. Oho! Do łapać Mlfoya. Dobra, to się troszkę tutaj poszarogęsimy. Jak już zwiedzamy ten kawałek zamku, to zwiedzamy ten kawałek zamku. Nie mogę wbić do Slughorna, do jego prywatnych komnat. Jestem zawiedziony. Chodź tu, Harry. Czemu gabinet Slughorna jest swoją drogą tak wysoko? To nie powinno być w podziemiach? Czy on nie przejął gabinetu tego Snape'a tego? Jest to samo, co było... O! Dobra, wracamy tam, gdzie schody były. O, tu na końcu? Nie. Ej, zgubiłem się. Nie zgubiłem się? Tutaj? Okay. Nie zgubiłem się, I'm awesome! Wingardium Leviosa! I tak to się robiło. Chyba muszę odwiedzić Violet. No. Ale wpuścisz mnie najpierw do środka? Bo jest kilka patentów, które tu chciałem użyć, jak już wiem, jakie użyć można. O to chodzi, tak. I czym tu się da rzucić? Wingardium Leviosa! Nice. No idź, nie zaczyna się na schodach. Tu jest jeszcze jedno.
coś było, tu nic nie było, nie? Nie, dobra, no to wychodzimy. Przynajmniej na razie nie było. To się ma tych kufrów i mojej pereryny niewidki. Tu do dziąg przybyć nie mogę z odsieczą. Niestety. Wingardium Leviosa! Aż tak wysoko nie. O, ale jest taboret. Taboret jest lepszy do rzucania. Czy ja mogę na przykład teraz użyć taboretu? Mogę. Chodź tu i... Trafiłem! Przy prawie pierwszym podejściu. Przy okazji się hukłem, byłem w rękę. Dobra, trzeba znaleźć gdzieś siódme piętro. Nie jestem pewny, gdzie oni tu dali siódme piętro. Które tu jest? Piętro siódme. Trzeba znaleźć, mówisz, masz, tak? Dziękuję. Co? Sama jesteś fuj. Czy ona stała Malfoyowi na czatach robiąc fuj? Okej, to mnie z deka nie wyszło, ale jak się obrócimy, to powinniśmy dać radę. Zakładam, że to było tam w prawo, ale jeszcze zajrzyjmy tutaj. Tak, tu jest, tu już lecimy w dół. A jakby to użyć do takiego triku? Dobra, nie, będę musiał rozgryźć, jak tamto jedno złapać. Ale na razie spróbujmy się dogadać z Mlfoyem. Co? Hej, Ron, kojarzę. Widziałeś Malfoya? Kiedy? Przed chwilą. Zawsze kręci się po tym korytarzu. Właśnie to znalazłem. Wygląda jak przepis na jakiś eliksir. To pewnie praca domowa. A od kiedy to Malfoy przykłada się do prac domowych? Nawet nie wiesz, czy to jego. Mam zamiar zapytać Hermione, co to za eliksir. Założę się, że to nam da wskazówkę, do czego zmierza Malfoy. Na pewno będzie zakuwać w sali eliksirów. Bez dwóch zdań. Możesz szybko dostać się tam, tą drogą. A ty nie idziesz? Nie. Nadal jest w podłym nastroju. Już myślałem, że to będzie Malfoy po tym wielosokowym. Okej. I to jest... Tu powinien być pokój ten życzeń, nie? Chyba. Podejdź do flagi i naciśnij A, żeby ją uderzyć. What? Okej, to było coś nowego? To było o tyle dziwne, że to jest już drugi tydzień nagrań i dopiero odkrywam jakieś dziwne rzeczy, które tu można robić, więc... No dobra. To mi nie wyszło, ale wiecie, o co chodzi. O tak. 56 na 150. No dobrze. Bep, ura! A czy mogę na przykład zrobić to samo tutaj? Nie, nie mogę, bo te są inne, bo to są takie wiszące przy ścianie bezpośrednio. No okej. Wow, spadł na nas głodlewski deszcz. I tu jest ukryty. Myślę, że go nie zauważę. Ale ja go zauważyłem. Tam jest przejście, a tu jest wejście. Oszleje. Czy to jest zbroja na goblina? Tak, to jest zbroja na goblina. No brawo.
równouprawnik tak właśnie wygląda. A tu jesteśmy, myślałem, że idziemy w drugą stronę. Okej, wcale, nie, to taki był plan. Chyba powinienem był lecieć drugą stroną. A nie, dobrze poleciałem. Bardzo dobrze poleciałem. Tylko zapnę sobie jeszcze to i... wiemy. Ulubieniec prasy. Zwiększasz sprzedaż gazet lepiej niż darmowe gadżety. Możliwe, możliwe. Gdzie jest ta Hermiona? W bibliotece miała być, nie? Chyba, że coś pokręcimy, ona nie miała być w bibliotece, tylko... A czy to nie miało być coś zrobieniem eliksirów i nie mieliśmy iść do tego, jaką się tam... No dobra, przywołajmy bezgłowego Nika, niech nam powie, co robić. Staram się z niego nie korzystać, ale wygląda na to, że jednak, no... Cześć Nik, widziałeś gdzieś Hermionę? Oczywiście, panna Granger. A w sali eliksirów. Dlaczego pomyślałem, że będzie w bibliotece? Zawsze jest w bibliotece, czy co? Ulubieniec prasy. Założę się, że nie będziesz sam. No okej. Niech ci będzie. Dawać mnie tu te schody. Oh well. Moje piękne godełka sobie ktoś inny złapie. Hello. Tamtą. Taksi. Niam, 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 niam. Uwolnić biblioteki. Zgadzam się, zgadzam. Brakuje mi tego pokoju ze specjalami. To był fajny. No dobrze, jadę. Jesteś na miejscu, miłej zabawy. No. Cześć Hermiono. Znasz ten eliksir? Dziwię się, że ty go nie rozpoznajesz. W końcu jesteś najlepszy z eliksirów. To chyba oczywiste. Tak? Co to jest? Czemu pytasz mnie? Zapytaj lepiej księcia półkrwi. Dobrze zatem, tak właśnie zrobię. Przyrządzę eliksir i w ten sposób się dowiem. O nie! Skórka Boomslanga. Biedny Boomslang. To jest to? Okej, do zielonego damy radę. A nie, to tak było, okej. Teraz kręcimy aż do niebieskiego. Nie, odstawiamy to i bierzemy scypawickę. Drugą scypawickę, z tym, że to są pijaweckie, ale scypawicka brzmi lepiej. Trzecią, czwartą. Nie, no wracaj tu. Jeszcze jedna powiedziałem. Tara. Duszone muchy siatko skrzydłe. No, odstawiaj. Trochę mnie to nie wyszło. No nie, no kończysz. Okej. Okay. Cekierki ślazowe.
O, wpadły na szczęście farta. Mają, te nie mają. To sztuk jeden, aż do różu. I teraz lecimy aż do pomarańczy. I czerwona buteleczka aż do seledynu, okej. Pijawecki, scypawicka raz, scypawicka dwa. I aż do szarości. Okej. No. Deka czarny mi wyszedł. Znowu się spotykamy, co, Harry? Widzę, że robisz doskonały eliksir wielosokowy, ale mam nadzieję, że nie zamierzasz go użyć. Jest zakazany. To na pewno eliksir wielosokowy, panie profesorze? Oczywiście. Ten szary, mulisty wygląd. Wszystkie cechy... Ale wiesz o tym przecież, młodzieńcze. W końcu to ty go przyrządziłeś. To tylko taki eksperyment. Dzięki, panie profesorze. Eliksir wielosokowy. Używa się go po to, żeby przybrać cudzy wygląd. Po co to Malfoyowi? Voldemort nie powierzyłby Malfoyowi żadnej misji. Nie masz żadnych dowodów, prawda? Nie mam, jeszcze, ale je zdobędę. Dumbledore wzywa cię do swojego gabinetu na następną lekcję. Harry, nie mów nic Dumbledorowi o Malfoju. On coś knuje, robi coś po kryjomu i nie mówi o tym nawet Krabowi i Goylowi. Przyznaję, że to do niego niepodobne, ale nie masz dowodu, że coś robi. To po co w takim razie kręci się w kółko po siódmym piętrze i... Jasne, siódme piętro! Wchodzi do pokoju życzeń, dlatego znika z mapy Huncwotów. No cóż, brawo. Skoro wchodzi do pokoju życzeń, to nie dowiesz się, co tam robi. Właśnie dlatego używaliśmy go do spotkań GD. Skup się na swojej lekcji z Dumbledorem. Czeka na ciebie w swoim gabinecie. Ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku i hej! Na razie głównym moim zarzutem do tej gry jest fakt, jak bardzo ona pędzi z fabułą i właściwie nie ma takich momentów na oddech, które sugerowałyby, że w tym momencie się rozejrzyj po zamku, pozwiedzaj, zobacz trochę, bo to jest też gra na eksplorację, nie? Czujecie? To tak jak poprzednie części, że dużo rzeczy naokoło fajnych jest poukrywanych i gracz powinien być zachęcony do tego, żeby sobie polatać i pozwiedzać. Pozwiedzać! A ja tutaj jestem praktycznie nie prowadząc za rączkę, tylko ciągnięty za rękę od misji do misji. Nie ma takiego momentu, żebym czuł się komfortowo przerwać ten łańcuch i poszedł sobie połapać swoje rzeczy, gdzie to, no nie oszukujmy się, ja bardzo lubię łapać swoje rzeczy.